200 godzin na trzaskane. Tak, sporo grałem w tego Need for Speeda. Te animowane grafiki są spoko. One podczas grania aż tak nie przeszkadzają. Ja też wolę sobie ten normalny dym włączyć, ale te kreskówkowe postaci są z kolei fajne. Więc to nie jest tak, że wszystko jest złe w tym Need for Speedzie. Hejtowanie na anime to nie problem. A czy to dla mnie nie jest problem, żeby zagrać, bo gra się fajnie. To jest może problem, żeby gra się sprzedawała, bo po prostu... Ja wam powiem tak, jak Need for Speed będzie za ten Unbound, będzie za 20 zł, to wtedy będzie najlepszy Need for Speed na świecie. A póki co, to ludzie po prostu patrzą po okładce. Bardzo fajna gra, po prostu sobie spróbujcie bez jakichś tam uprzedzeń, pograjcie sobie. Jak nie chcecie płacić, to sobie jakoś tam zdobądźcie z innych źródeł, że tak powiem. Ale coś wyczuwam krapa, coś wyczuwam, że będzie lipa z tą aktualizacją. A to ma być ponoć ostatnia aktualizacja, jaka ma wyjść do Unbounda, więc dobra, no to zobaczmy. To był głos Razora? Co? Motocykle w Need for Speedzie? No way! Oh, look at that! Teamwork making the dream work. Co? Take what you want, but bring her to me. No chyba nie, chyba to po prostu tak na zwiastunie, ty. You're not the only one trying to get my attention. Sugar Plum. O kurde, co to jest? Kiedy to będzie? 26 listopada. Dzisiaj jest 19. Shit. Na początku mamy ten wstęp z BM-ką. Ona, jak widzicie, jest trochę przerobiona, bo ma tą taką wstawkę tutaj czerwoną, nie? Widać pod spodem to malowanie z Most Wanted. Ale tak, ona stoi sobie na jakimś chyba policyjnym parkingu albo coś takiego, nie? No i ewidentnie Razor chce się dorwać do tego samochodu. To by było dosyć ciekawe, bo ten aktor, który grał Razora w 2005 roku, znaczy w Need for Speedzie z 2005 roku, to on ostatnio właśnie gdzieś tam publikował na swoich social mediach, że coś będzie robił z Need for Speedem. Ja myślałem, że to będzie związane z następną częścią, a tu się okazuje, że oni pracowali chyba nad aktualizacją do tego Need for Speeda. No dobrze, no to jedźmy sobie po kolei, zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj mamy jakiś pościg, nie? Czy są jakieś nowe samochody? Ciężko powiedzieć na teraz. Tu mamy chyba jakieś stare Subaru 22B albo coś innego. Ciężko powiedzieć, bo jest mocno przerobione auto. Ale to wygląda jak Subaru. Jakiś blackout w mieście, proszę. Może to będzie jakiś power-up. Ale motocykl, moment, czy... Teraz zastanawiam się, czy ten motocykl to jest na zasadzie... Ale czy będzie można tym jeździć? Czy to jest na zasadzie, że to będzie jakiś jeden event? Przejedziemy się tym motocyklem i koniec? Czy będziemy mogli go mieć normalnie w garażu i wyjechać sobie na ulicę? Ale motocykle w Need for Speedzie to jest coś, czego nigdy nie było. Przy tak koszmarnym sposobie prowadzenia samochodów w tym Need for Speedzie, motocyklem jazda będzie najbardziej bekowa w ogóle w historii gier. Okej, więc można sobie robić bączki na tylnym kole. To wygląda, jakby faktycznie ten motocykl
jakby można było nim jeździć. Znaczy to wygląda jak gameplay, nie? Tylko zamiast samochodu mamy motocykl i to ma sporo sensu, bo właśnie możemy sobie łatwo uciekać między samochodami policyjnymi, radiowozami, nie? Możemy się prześlizgnąć gdzieś tam między blokadami drogowymi, czy... No, ciekawe to będzie. Ale driftowanie, bo to... No, nie potrafię sobie wyobrazić motocykla w Need for Speedzie, nawet mimo, że widzę go w tym świecie. Wow. Ej, autentyko. Ja mam wrażenie, że to jest tylko cutscenka i nie będzie można go prowadzić. Ale nie, no popatrz. Właśnie ten fragment gameplay. Zobacz, tutaj kończy się ta, powiedzmy, cutscenka i tutaj mamy ewidentnie wszystko tak, jakbyśmy się ścigali w wyścigu, nie? Ja zgłupiałem, stary, ja zgłupiałem. To wygląda fajnie, ale dziwnie, nie? Kurde. Okej, i tutaj mamy ten kolejny aspekt, czyli motocyklem się już podjaraliśmy, to jest duża rzecz, może. Ale tutaj mamy polowanie na jakąś ciężarówkę, wygląda na to. Ciężarówkę z kasą albo coś? Może będziemy mieli jakiś taki element, że będziesz miał jakąś własną działalność i będziesz musiał ochronić swoją ciężarówkę, żeby ona dojechała w jakieś konkretne miejsce, wiesz? W GTA też musisz sprzedawać swoje ładunki, jeśli je tam zgromadzisz. Ale to tak wygląda. Nie widzę tu nowych samochodów. Może tam parę jest, ale... Okej, no i tu kolejna rzecz, czyli... Ktoś tu się zesrał jakimś power-upem, tak to wygląda. To wygląda jak jakiś EMP. I to strzeliło we wszystkich graczy dookoła, niby. Czekaj, ale tu jest Vic. Czy Vic nie był... fabule czasem? To nie będzie jakieś rozszerzenie fabularne? Co my tu mamy na tej ciężarówce napisane? Rozczytamy się. Lakeshore Police. Czyli to by było, że to jest jakaś ciężarówka policyjna, ale przemalowana na jakieś graffiti. Może my będziemy ją sterować? Nie wiem. Może to będzie tak, że ty będziesz kierował ciężarówką, a inni gracze będą cię ścigać i będą musieli cię zatrzymać. I jak dostarczysz tą ciężarówkę, no to zgarniasz kasę. Nie wiem. Ciekawe to będzie chyba. Haltless Cougar. 85 tysięcy dolarów. Więc to tak jakby był nick gracza, tak? Chyba tak, zobaczcie. To wygląda, jakbyś miał swoją ciężarówkę i nią gdzieś tam sobie jeździł, inny gracz mu może cię dorwać i zgarnąć twój hajs. Vic 13 blacklistę miał, okej. Nie, to tak, oni tutaj wymyślili te nicknamy, ale chodzi o to, że pokazali te nicknamy. Chodzi o to, że tutaj mogą sobie tymi ciężarówkami teoretycznie jeździć gracze. Więc to oznacza zupełnie nowy tryb. Fajnie jakby on był w jeździe dowolnej, a nie, że musisz tam wyszukiwać graczy i tak. Integra jest biała na trailerze, okej. Czyli coś nowego jest, tak? No i zobaczcie, tutaj znowu nam mrygają budynki, więc ewidentnie ma to związek z blackoutem. W ogóle to nie jest przyjemne, bo teraz w Europie brakuje prądu przez tą zieloną rewolucję wspaniałą i faktycznie nam w Polsce grożą blackouty, nie wiem czy wiecie o tym teraz na zimę. Włączymy sobie blackout, wiesz, w grze, a tu się okaże, że mamy blackout w rzeczywistości. Koniec grania, nie? No tak czy inaczej wygląda to kurczę ciekawie. Zwłaszcza z tym motocyklem. Motocykl to jest wow. Obstawiajcie, czy tak, chyba Subaru 22B też. Tak mi się wydaje, że to jest to Subaru, bo no raczej to jest to, nie? Tylko, że jest tak przerobione, no nie, no to jest Subaru chyba. Jest to przednia maska, lampy. Coś tam widać, ten kształt dachu. Fajnie. I mówiliście jeszcze, że ta Integra ma być, tak? Jako dodatkowy samochód. A Integra nie była czasami? Widać, że to 22B, okej. Fajne auto, fajne auto. No ale z tym motocyklem, no zobaczmy jeszcze. Ja coś takie mam wrażenie, że to będzie jedna misja z tym motocyklem i nie będziemy mogli go mieć w garażu. Ale jeśli będzie można mieć w garażu motocykl swój i nim się ścigać w wyścigach, to wow, ja będę w szoku, ja będę w kompletnym szoku, bo w Need for Speedzie czegoś takiego jeszcze nie było. Tak się zastanawiam, czy to w ogóle będzie pasować do tego gameplayu, ale tak myślę, że tutaj są tak, wyścigi, no jest tryb driftowania, ale tam też mogą dołączyć głównie samochody, no tylko samochody, które mają ten tuning driftingowy zainstalowany, więc motocykl w wyścigach ma jak najbardziej rację bytu. Oni wprowadzili też tutaj dragi. Dragi też są bardzo fajne, to jest taki powrót do Need for Speed Undergrounda. Do draga też musisz mieć specjalny tuning samochodu. Więc jeśli motocykl byłby tylko do wyścigów,
to miałby on jak najbardziej rację bytu. No, ciekawy jestem, co przyniesie ta aktualizacja. 26 listopada to będzie wtorek. Za tydzień wtorek dokładnie. Czyli dla mnie będą teraz dwie aktualizacje. Dobra, to przez ten tydzień będę sobie ogrywał Need for Speed'a, wygląda na to. Aktualizację Volume 8. No bo zobaczcie, ja grałem, na pewno tego nie ogarnąłem. 7 lipca ostatnio grałem, więc no nie miałem jak nawet obadać tej aktualizacji, która wyszła sobie w sierpniu. Tak, 22 sierpnia, czyli praktycznie na przełomie sierpnia. Fajna jest ta aktualizacja, tak? Okej, miałem dzisiaj grać w test drive'a, ale zagrzałem się i wbiję sobie na Need for Speed'a w takim razie.